tych czasach bardzo śpiewany. Troszeczkę zagłębiłem się w jej historię, ale to nie trzeba, żeby ją akurat omawiać. Funkcjonuje jako pieśń autorstwa Ernesta Buławy, czyli Władysława Tarnowskiego, Hebiego, ale to nie jest jego pieśń. On ją po raz pierwszy wydrukował. Ona już istniała, jest starszą, znacznie ciekawą pieśnią. Jak to na wojence ładnie. Z licznymi przerobieniami w trakcie powstania dodawanymi. I ja poproszę Państwa, abyście Państwo zechcieli przynucić, bo to się łatwo powtarza. Jak to na wojence ładnie, jak to na wojence ładnie, kiedy ułan z konia spadnie, kiedy ułan z konia spadnie, koledzy go nie żałują, koledzy go nie żałują, jeszcze końmi go ratują, jeszcze końmi wachmistrz trumnę robić każe, wachmistrz trumnę robić każe, a za jego trudy stoję, a za jego trudy stoję, wystrzelą mu trzy naboje, wystrzelą mu trzy naboje, śpi kolego twarde łoże, śpi kolego twarde łoże. Śpi kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni tobie, niech się Polska przyśni tobie, rekwijeskat zaśpiewali, rekwijeskat zaśpiewali i pikiety rozstawiali, i pikiety rozstawiali, popamiętają Moskale, popamiętają Moskale, jak dostali w skórę w skale, jak dostali w skórę w skale, wyginęła ich połowa, wyginęła ich połowa, reszta uszła do Staszowa, reszta uszła do Staszowa, z Staszowa ich wypędziemy, z Staszowa ich wypędziemy, aż o Kijów się oprzemy, aż o Kijów się oprzemy. W innych wersjach był Radom do wyboru, Radom albo Kijów. A dla naszej większej troski, a dla naszej większej troski, wiwat pułkownik Czachowski, wiwat pułkownik Czachowski, a dla naszej większej sławy, a dla naszej większej sławy, jego adiutant dziurawy, jego adiutant dziurawy. Co do adiutanta, niektórzy wiedzą, niektórzy nie.